Sat Sri Akal everyone, witajcie kochani. Dzisiaj jest środowy filmik, troszeczkę inny niż dotychczas, za uprzejmością Zuzanny, z którą wywiad dopiero będzie, ale wysyła mi dużo filmów z Agry, więc mam nadzieję, że będzie bardzo super materiał. W każdym bądź razie dzięki niej powstał dzisiejszy filmik, który jest troszeczkę inny, a mianowicie o lekarzach indyjskich studiujących w Polsce, a mieszkający w Indiach, w Agrze lub okolicy, którzy się spotkali i przemówią do nas po polsku. Zapraszam do wysłuchania. Mam nadzieję, że taki przerywnik naszej serii Polka w Indiach Wam się podoba. Jeśli tak, to koniecznie skomentujcie, polubcie, zasubskrybujcie i dajcie znać, że chcecie więcej. Dużo filmików, mam nadzieję, nadchodzi w przyszłości od Słuchajcie, teraz przyjechaliśmy do naszych znajomych, którzy otworzyli niedawno restaurację i kawiarnię. Tak się nazywa restauracja. Teraz będziemy szli właśnie tam do góry. No i witam Was. Jestem Anil Gupta, mieszkałam w Polsce 30 lat, teraz jestem w Indiach razem z żoną Zuzanną i dzieci mi tutaj. Mieszkamy od 5 lat ostatnie i dzisiaj zaprosił mój kolega lekarz na wieś i jesteśmy na kolację. Robi bardzo ładna restauracja. Polecam, zapraszam do Indii i będziecie nas gościmi. Hello everybody. Dr. Ghanshyam Agrawal, Lekajem Pediatra, Studio Babe Debroswabiu, Polse. I kończyłem swoje studia w 2000 roku i wróciłem do Indii. I tutaj ja pracuję w prywatnej klinice i dzisiaj mi koledzy z Polski spotkaliśmy w jednej restauracji koledzy tutaj, hideout. I tutaj jest bardzo dobrze. Kolacja jest bardzo dobre. Dobrze, super fajne i wy czujemy jak dobrze, jak w Polsce i celebrujemy. Dziękuję. Jivuna Agri, India. Ja de Kranchiwal, Inizki, Medicinski, Gosudashwini University, Jivunosta Chitramgoda. Я работаю сейчас на реанимации. После 15 лет сейчас я другой место на это кафе хайдаут от пива и работаю господина. Спасибо вам. Я Эстем Реказем, Индия, студия в Польше, Катовиса, медицине. И скончиваем анестезия тест в Польше. I od 2000 roku przyjechałem, wróciłem do Indii i od tego czasu pracuję jako lekarzem i w tej chwili niedawno otworzyłem do tej restauracji hideout w Agrze i jeszcze ten mój kolega też jest współwłaścicielem tej restauracji i on też jest lekarzem, ale studiował w Ukrainie. Mi poznaliśmy w Delhi, a w tej chwili on też pracuje, on jest na medycynie i pracuje w tej chwili na szpitalu onkologicznym. Teraz. Cześć Wam. Jestem Manish. Byłem w Polsce w 1989 roku na Akademii Medycznej i później jestem tutaj od 95 roku i bardzo lubiłem Polskę, bardzo było fajne tam i teraz mój kolega Rajesh
otworzył w restauracji i teraz jesteśmy tutaj w tym restauracji. Hideout w Agrze. Tak, i polecamy, bo jest bardzo pysznie i miło i przyjemnie. Przyjemnie jest. Chciałabym, żeby mój mąż tak mówił po polsku. Może kiedyś tak się zdarzy. Jak Wam się podobało, to polubcie i skomentujcie. I podziękujmy Zuzannie za tą możliwość. Pa! Thank you.